Pielęgniarki biją na alarm, coraz mniej rąk do pracy. Ruszył rozszerzony program szczepień przeciwko HPV. Będziemy go dalej rozszerzać, mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna. W sezonie jesiennym bierzemy je garściami. Nie wiemy, że mogą podziurawić jelita. Mowa o powszechnych antybiotykach. To jest Goniec Zdrowie, Eryk Błaszak i zapraszam. Nim jednak przejdziemy do rzeczy, rzecz nie mniej ważna. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Obecnie bowiem zdecydowana większość z Was, choć ogląda nasze materiały, to nie subskrybuje kanału Gońca. Jeśli prezentowane przez nas treści przypadły Wam do gustu, to będę ogromnie szczęśliwy, jeśli klikniecie właśnie przycisk subskrypcji, który jest kluczowy w rozwoju kanału. Im bowiem będzie ich więcej, tym lepsze materiały będziemy mogli dla Was tworzyć. Z góry dziękuję za każde kliknięcie. Pielęgniarki biją na alarm, czy w najbliższych latach czeka nas kryzys w szpitalach. Brzmi to trochę pesymistycznie, niemniej warto przyjrzeć się tej sprawie nieco bliżej, bowiem, jak się okazuje, Komisja Europejska chce zachęcać pielęgniarki do zostania w zawodzie i pragnie podjąć działania, by ukazać pielęgniarstwo jako atrakcyjny zawód przyszłości. W tym celu, na mocy porozumienia ze Światową Organizacją Zdrowia, Komisja Europejska ma w planach przekazanie krajom Unii Europejskiej ponad milion euro. Z kryzysem zawodu pielęgniarki zmaga się cała Europa, a jedną z ważniejszych jego przyczyn jest demografia. Tak samo jak społeczeństwo, my też starzejemy się, dotyczy to bardzo dużej grupy pielęgniarek. Choć położnych również, mówiła w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceprzewodnicząca Regionu Mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Jolanta Januszczak. Młodzież, która styka się z warunkami w publicznej ochronie zdrowia, przeżywa dramat. Odpowiadamy za życie i zdrowie ludzkie, ponosimy odpowiedzialność karną i cywilną za błędy medyczne. Oni nie są przygotowani na taką pracę, która oprócz stresu i napięcia wynikających z tej odpowiedzialności ma braki kadrowe, tłumaczyła pielęgniarka. Niemniej ważkim problemem bywa również program kształcenia, który nie zawsze przygotowuje przyszłe pielęgniarki do pracy w zawodzie. Należy przeanalizować, czy pielęgniarstwo jest kierunkiem teoretycznym czy praktycznym. W zamian za przedmioty kompletnie nieprzydatne do pracy i funkcjonowania w ochronie zdrowia, dołożyć więcej ćwiczeń i więcej praktyk. Mogliśmy z kolei przeczytać na portalu politykazdrowotna.com, gdzie swoimi spostrzeżeniami podzieliła się 28-letnia pielęgniarka z województwa zachodniopomorskiego. To była wypowiedź młodej pielęgniarki, jednak, jak zaznacza wspomniana już Jolanta Januszczak. Przeciętna pielęgniarka w Polsce ma 55 lat. Jak wynika ze statystyk, w ciągu najbliższych 7 lat na emeryturę będzie mogło przejść prawie 90 tysięcy przedstawicielek tego zawodu, a już dziś niemal 100 tysięcy to emerytki. Co warto również zaznaczyć, prawie co druga pielęgniarka pracuje dziś na dwóch etatach. Jak podaje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, gdyby nie pielęgniarki, które pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego, w wielu szpitalach i przychodniach już dziś brakowałoby personelu do opieki nad pacjentami. Jesteśmy z pacjentem 24 godziny na dobę w opiece bezpośredniej. Jeśli będą utworzone zawody pomocowe, to my. Także nad nimi mamy sprawować nadzór. Kto ma to robić, nie będzie opieki ani ochrony zdrowia bez pielęgniarek i położnych, podkreślała Jolanta Januszczak. Co więcej, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że do 2030 roku liczba pielęgniarek i położnych zmniejszy się o prawie 30 tysięcy, jak możemy się z kolei dowiedzieć z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, i tu mamy dane za rok 2023. W Polsce zawód pielęgniarki wykonuje nieco ponad 230 tysięcy osób, a położnej niecałe 30 tysięcy. Przy założeniu stałej liczby osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu na poziomie ponad 6 tysięcy. Pogłębić się będzie ubytek kadry od poziomu 2,5 tysiąca osób w 2023 roku do prawie 4 tysięcy w 2030 roku. Łącznie w latach 23-30 wyniesie on ponad 26 tysięcy osób. Podkreślała z kolei prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych magister Mariola Łodzińska. Ruszył rozszerzony program szczepień przeciw HPV. Będziemy chcieli ten program dalej Rozszerzać, mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Od 1 września ruszył powszechny program szczepień przeciw HPV, który został rozszerzony i objął dzieci od 9 do 14 roku życia. Zmiany umożliwiają również wykonywanie szczepień we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, które realizują szczepienia ochronne, jak również realizację szczepień przez jednostki podstawowej opieki zdrowotnej w szkołach podstawowych. Jak możemy przeczytać na stronie ministerstwa, powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 i uzupełnia bezpłatny program szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży o szczepienie, które chroni właśnie przed chorobami wywołanymi przez HPV. HPV to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka, który odpowiada między innymi za zachorowania na raka szyjki. Macicy, a także inne choroby nowotworowe przed zakażeniem HPV, może jednak skutecznie uchronić szczepionka, bowiem to szczepienie właśnie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych. Jak wykazały wyniki przeglądu systematycznego, skuteczność szczepionki była najwyższa w najmłodszych grupach wiekowych i stopniowo spadała z każdym kolejnym rokiem rozpoczęcia szczepienia. Stąd też, jak możemy się domyślić, działania rządu właśnie w tym zakresie. W Polsce w powszechnym programie szczepień przeciw HPV bezpłatnie dostępne będą dwie szczepionki. Dwuwalentna szczepionka Cervarix i dziewięciowalentna szczepionka Gardasil 9. Od teraz można szczepić dziewczynki i chłopców po ukończeniu 9 roku życia, aż do ukończenia 14 roku życia, jednak będziemy chcieli ten program dalej rozszerzać. Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne, ale ostateczna decyzja należy do rodziców, mówiła ministra zdrowia Izabela Leszczyna. To ważna akcja zdrowotna i edukacyjna. Apelujemy do rodziców, by zapisywali swoje dzieci na bezpłatne i bezpieczne szczepienia, które będą się odbywać w szkołach, dodawała z kolei ministra edukacji Barbara Nowacka. Szczepienia przeciw HPV w ramach programu podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami w programie wynosi od 6 do 12 miesięcy, aby zapisać dziecko na szczepienie przeciw HPV wystarczy umówić wizytę w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej przez infolinię pod numerem 800 100 101 w godzinach od 8 do 18 lub przez internetowe konto pacjenta, a także przez aplikację moje i Samo ministerstwo jednak rekomenduje, by podstawową formą rejestracji na szczepienie przeciw HPV był bezpośredni kontakt z przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej, który jest po prostu niezawodny. W sezonie jesiennym bierzemy je garściami. Nie wiemy, że mogą podziurawić nawet jelita. Każdy, kto miał tę sposobność ostatnimi czasy, by wyjrzeć za okno o poranku, mógł już poczuć ten wyjątkowy zapach jesieni, a to oznacza, iż sezon jesienno-zimowy zbliża się nieubłaganie. Oprócz opadłych liści i uwodzącej zmysły mgły, okres ten naznaczony również bywa niejedną infekcją. Nie jest to żadną tajemnicą, iż wielu Polaków bierze w tym czasie konkretne leki. Często jednak osoby te nie mają pojęcia o tym, że może to oczywiście pomóc rozprawić się z chorobą, ale także negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Mowa tu oczywiście o antybiotykach. Są one stosowane w przypadku chorób bakteryjnych i grzybiczych, więc świetnie sobie radzą z infekcjami i od momentu ich wynalezienia zrewolucjonizowały cały rynek farmaceutyczny, skutecznie zwiększając długość życia człowieka. Okazuje się jednak, że jest również druga strona medalu, którą należy mieć na uwadze, a o której często zapominamy. Naukowcy już od dłuższego czasu przyglądają się działaniu antybiotyków i przeprowadzają liczne badania w kierunku czasu ich przyjmowania i wpływu na ogólny system odpornościowy człowieka. Jak się okazuje, przyjmowanie antybiotyków przez długi czas zmniejsza naszą odporność. Ponadto dzieci, którym w jednym z badań podawano antybiotyki, były dwukrotnie bardziej narażone na rozwój nieswoistych chorób zapalnych jelit. Leki te, Podobnie oddziaływały również i na dorosłych. Duńscy naukowcy z kolei nie pozostawiają złudzeń. Badanie przeprowadzone na ponad 6 milionach osób wykazało, że osoby, które przyjmowały antybiotyki, były narażone na większe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, chorobę leśniowskiego krona i wrzodziejące zapalenie jelita grubego niż te, które ich. Nie brały. Jak poinformowali, widoczne jest to przede wszystkim w ciągu pierwszych dwóch lat od zakończenia leczenia. Na największe ryzyko były narażone osoby powyżej 40 roku życia. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Melbourne przeprowadzili podobne badania na myszach i udowodnili, że antybiotyk podawany we wczesnym okresie życia wpływa negatywnie na mikrobiotę jelitową i układ nerwowy jelit dorosłych osobników. Ich zdaniem, antybiotyki mogą mieć bardzo podobny wpływ i na ludzi. Jeszcze inni badacze, bo tym razem z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, odkryli, że u 70% osób, które nadużywały antybiotyków, pojawił się właśnie rak jelita grubego. Antybiotyki działają na szkodliwe drobnoustroje. Ale niestety uderzają też i w mikroflorę bakteryjną naszego organizmu, co osłabia odporność. Flora bakteryjna potrzebuje minimum dwóch tygodni, a czasem nawet i miesiąca, by wrócić do stanu sprzed antybiotykoterapii. Co więc zrobić, by wzmocnić odporność po przyjmowaniu antybiotyków? Należy oczywiście nadal przyjmować probiotyk i przede wszystkim go nie bagatelizować. Należy też zadbać o sen, ruch oraz odpowiednią dietę. To ważniejsze niż mogłoby się wydawać. Osobiście znam również jeden przypadek, w którym brak wcześniejszej antybiotykoterapii był kluczowy w uratowaniu jednemu człowiekowi życia. Rzecz dotyczyła pacjenta, który zachorował na sepsę. Bardzo szybko podane antybiotyki skutecznie zwalczyły bakterie. Gdyby jednak pacjent wcześniej był lekomanem i za każdym razem stosował antybiotykoterapię w sytuacji, która by tego nie do końca wymagała, bakteria, która wywołała sepsę, mogłaby się uodpornić na podane w późniejszym czasie antybiotyki. Dziś Podam. tenże senior, bo to był senior, ma się w świetnym zdrowiu i tego zdrowia życzę Wam, a także sobie. To był goniec zdrowie, a swojego głosu użyczył Eryk Błaszak.